proszę bardzo, zgłaszam się do poprawki. No zobaczmy. Dobra, jest. Dobra, podpisz się. Ja też się już... Czy ja też mogę zabić poczucie niesmaku? Dziękuję. Mam panią inspektor, która u mnie była. Ja, dziękuję. Czekam na poprawkę. Tak, to poprawka dokonuje uchwałę nr 227. Wprowadza się paragraf trzeci w brzmieniu: zakres i przedmiot działania komisji. Komisja będzie zajmowała się projektami innowacyjnymi służącymi rozwojowi dzielnicy miasta Krakowa. Punkt drugi. W szczególności zakresem komisji będzie propagowanie autobusów elektrycznych jako alternatywy dla autobusów spalinowych, opiniowanie uchwał, których temat będzie obejmował zakres prac komisji. Oraz trzeci punkt. Wzmacnianie demokracji lokalnej przez odpowiednie zastosowanie nowoczesnych środków komunikacji, w tym w szczególności internetu. I czwarty punkt, najważniejszy, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla innowacyjnych projektów realizowanych w trzeciej dzielnicy. Dotychczasowy paragraf trzeci, otrzymuje paragraf czwarty. Otrzymuje numer czwarty. Paragraf czwarty brzmi uchwała. Uchwała wchodzi w życie z dnia obecnego. Drodzy Państwo, komisja będzie zajmowała się projektami innowacyjnymi służącymi rozwojowi dzielnicy i miasta Krakowa. Dwa. W szczególności w zakresie komisji będzie propagowanie autobusów elektrycznych jako alternatywy dla autobusów spalinowych. Opiniowanie uchwał, których tematem będzie obejmował zakres prac komisji. Wzmacnianie demokracji lokalnej przez odpowiednie zastosowanie nowoczesnych środków komunikacji, w szczególności internetu. Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla innowacyjnych projektów będących projektem. Ja nie ukrywam, że punkt czwarty nie chcę negować. Po prostu nie wiem, czy Rada Dzielnicy, nie posiadająca osobowości prawnej, może pozyskiwać, formalnie występować o finansowanie zewnętrzne. Nie wiem. Tego nie wiem. Nie może. No nie może. Rada Dzielnicy nie ma osobowości prawnej, tak samo jak nie możemy żadnych projektów realizować samodzielnie. Jako Rada Dzielnicy nie może aplikować, nie może być nawet partnerem. W naszym imieniu może być tylko Urząd Miasta Krakowa. I w takim przypadku nie możemy pozyskiwać pieniędzy jako do gminy, natomiast na dany projekt możemy znaleźć sponsora, który to sfinansuje. Dokładnie. Ja zgodnie ze statutem tak jest. Ale poprzez gminę. Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego. Gdybyśmy to zmienili na poszukiwanie źródeł finansowania, to będzie okej. Okay. Bo możemy pożytać. Czy wskazać źródła finansowania, a gmina będzie wtedy realizatorem tegoż projektu. Okej, ja mam pytanie, nie? Momencik, bo tutaj muszę zapytać grupę. Tak. Czy zgadza się na to, żeby poszukiwanie źródeł finansowania? Ja chciałbym zapytać Ciebie, każdy napisałeś pod kątem edukacji mieszkańców, jeśli chodzi o internet, tak? Czy nie jest nie to nie interesu, bo prowadzi firma, która doprowadza internet do komisji, wtedy nie będzie konfliktu internetu, jeśli ma przewodniczący takiej komisji dzieje. Co do przewodniczącego komisji, to komisja myśli, że nie, no. Gdy ją zwołam, to mnie mówię, że nie będzie przewodniczącego. No, ciężko powiedzieć na takim zasadzie detalnie. Mam nadzieję, że zasięg działania znacznie wygasza poza zasięg działania zarania moich firm. Aczkolwiek, jeżeli ten punkt budzi w pewnej wątpliwości, możemy wykreślić szczególności internetu. Uważam, że kwestią, która też jedną z tych, którą trzeba się znaleźć, to jest nasza strona internetowa, która w tym momencie jest w trakcie przebudowy. Mam parę pomysłów dotyczących, jak ta strona powinna wyglądać, jak wykorzystać nowoczesne media, Facebook, Twitter, YouTube wspomniany tutaj przez Pana. Także to jest, internet jest jako to bardzo szerokim pojęciem i w takim zakresie to słowo zostało użyte. Konflikt interesów powstanie w momencie, gdy radny będzie wykorzystywał mandat
do korzyści osobistych. Tak, tak jak każdy inny rok. W momencie, jeżeli będziemy propagowali ten internet, te nowoczesne techniki i pan Łukasz Wampuch nie będzie czerpał z tego korzyści jako osoba prywatna, nie będzie pan miał interesu. Skarżę bardzo, prawda? A może być komisja informacji, jeżeli zajmie się sprawą internetową. To jest, myślę, że znaczy się tutaj pani radna ma absolutnie rację, bo w tym zakresie komisja by weszła w kompetencje Komisji Informacji na Mateusza Drożdża. Natomiast wydaje mi się, że współpraca pomiędzy przewodniczącym Komisji Informacji a radnym Łukaszem Wampuchem może się ułożyć na zasadzie współpracy pomiędzy radnym a komisją, którego zresztą, radny jest członkiem. Myślę, że to pomysły można spożytkować, ale w ramach Komisji Informacji, której przewodniczy pan Mateusz. Oczywiście, nie mam zamiaru wchodzić w kompetencje komisji. Pan Mateusz, proszę bardzo. Jeżeli można, rozumiem rzecz, mianowicie większość tych rzeczy, które ujmiłeś jako przedmiot działania komisji, to jest przedmiot działania innych komisji. Czemu się po prostu nie zaangażuje w inne komisje? Z Komisji Informacji, która teoretycznie przynajmniej może być coś wspólnego z internetem, się zgłosiły na własną prośbę. Nie uczestniczyć w spotkaniu, to nie jest oczywiście zarzut, prawda, bo rozumiem, że nie będziemy dzielnicy. Natomiast autobus elektryczny, to jest chyba taka komisja, która się rozumie na przykład, być może na przykład tam. Byłoby to dobre rozwiązanie do omówienia, przepuszczenia przez tą komisję. Poza tym wczoraj mam wrażenie, że przedstawialiśmy tak na prędce projekt tej komisji, to wspomniałeś też na temat ścieżek rowerowych, które są bardzo i tak zwane to trudno powodowo odpory. A w tym momencie na przykład o tym nie ma nic, natomiast są zupełnie inne rzeczy, więc ja tak nie za bardzo rozumiem. Znaczy, masz koncepcję tej komisji, czy nie masz koncepcji? A jeżeli masz koncepcję, czemu tworzysz coś nowego, a nie po prostu wykorzystujesz tego, co mamy, sam nam daje, a komisje już działają i mogą. Oczywiście przedmiot Twoja pomoc, to jest inna komisja. Znaczy, ja to robię ze swojej strony oczywiście. Bo myślę, że to są inne razy, bardziej podobne operacje, więc jednak będzie inne widziane. Nie oceniam. Już odpowiem na to pytanie. Działalność wielu komisji ze sobą się zazębia. Na przykład działalność Komisji Gospodarowania Przestrzennego, Komisji Infrastruktury, można znaleźć punkty styczne. Wspomniałem o tych ścieżkach rowerowych. Chciałem przygotować na dzisiaj prezentację w PowerPoincie z rzutnikiem, z różnymi rzeczami, którymi się ta komisja zajmowała, ale zostałem poproszony, żeby tego dzisiaj nie robić ze względu na temat, który będzie mówiony jako ostatni, który na pewno nam zabierze dużo czasu. Ta prezentacja miała być prezentacją dosyć długą, ponad pół godziny, więc uznałem, że wyjście dzisiaj o godzinie 10, sam po prostu poproszono, żeby tego się nie robić. Wspomniałem o ścieżkach rowerowych, dlatego że na rogu ulicy Meissnera i Alei Jana Pawła chciałbym zrobić taki program pilotażowy, który się nazywa Ścieżki Rowerowe Drugiej Generacji Endoochrona. To jest sposób na to, żeby więcej rowerów było w Krakowie, żeby rowery można było jeździć nie tylko w zimie, nie tylko w lecie, ale również w zimie. Żeby rower był nie traktowany jako zabawka, ale jako alternatywna forma transportu. To jest jeden z wielu pomysłów, którymi chciałbym się zajmować w tej komisji. Również na przykład chciałbym się zajmować WOIP-em, czyli rozmowami, możliwością tego, żeby w Krakowie zamontować na przykład w zadaniach dzielnicy, w miasta Krakowa, bramki WOIP-owe, wtedy te urzędy mogą ze sobą rozmawiać o zadaniach. Tych pomysłów jest bardzo dużo. Tak jak mówiłem, chciałem przygotować prezentację, ale no, z powodu, który wymieniłem, nie zrobiłem tego. Myślę jednak, że radni mogą mi zaufać, że ta komisja będzie komisją merytoryczną. Też powiem Ci szczerze, dlaczego nie miała być ta komisja. Chcę znaleźć sponsora 25 tysięcy złotych, który zastosuje budowę tej ścieżki rowerowej drugiej generacji na tym odcinku Meissnera i Aleja 29 Pokoju. Ale ja pokoju. Przepraszam, że Ci przerwę, ale to już jest nierealne ze względu na to, że cały ten ruch drogowy będzie finansowany z funduszy europejskich, tam musi być zachowana ciągłość 5 lat od modernizacji, nie wolno ci tam nawet palcem. No widzisz, teraz rozmawiamy o rzeczach, o których nie przedstawiłem. Mówimy o rzeczach, które nie zostały przedstawione. Nie, ale mówimy o konkretnej rzeczy, ja się mówię, to jest niewykonalne, przynajmniej do 2017. Ja potrzebuję 25 metrów do pomieszczenia ścieżki rowerowej. Ale nie tego. Może być inna. Jakakolwiek ścieżka rowerowa. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo jeżeli Państwo chcą szczegóły, to będziemy tutaj siedzieć do godziny 10. Ale chętnie odpowiem na to pytanie. Chcę napisać pismo, obok jest sklep rowerowy, dosyć duży. Chcę napisać pismo, żeby zasponsorowali, żeby dali 25 tysięcy złotych na tą moją koncepcję, czy składa się z gaszku, ze strefy zgniotu, strefy przewietrzenia, strefy oddychania i z innych tych elementów, które będą wchodzić w ten spas ścieżki rowerowej drugiej generacji.
Jak, jeżeli to pismo będzie wysłane przez przewodniczącego Komisji Rozwoju i Innowacji, a nie przypadkowo ta komisja się nazywa, tak samo komisja. Nie może to wysłać przewodniczącego komisji, tylko przewodniczący dzielnicy reprezentacji. Porozumienie z przewodniczącym Komisji Rozwoju i Innowacji. Aczkolwiek powiem szczerze, też nie rozumiem, bo ja wielokrotnie wysłałem pisma do różnych instytucji, podpisują się jako rady trzeciej dzielnicy, więc że rady też tak robi. Nie rozumiem tego, że rady może, a przewodniczący nie może. Proszę Państwa, w tym momencie proszę uporządkować. Radny ma prawo podpisać pisma we własnym imieniu. Radę reprezentuje przewodniczący. Ja widziałem pisma, które pan radny wysłał do Zgitu, dobite pieczątko, radne dzielnicy trzeciej Łukasz Matur, to mu wolno. Występuje we własnym imieniu. Zabronione jest, ale ja w innym piśmie, które też już spotkałem, gdzie radny napisał pismo na papierze filmowym dzielnicy, że rada dzielnicy opiniowała pracę strażnika miejskiego. To jest niedozwolone. Ale to, co robi pan Łukasz Matur, mieści się w granicach prawa. Chciałem zaznaczyć, to nie jest prawda pismo, ale to pierwsze firmy, nie wiem, kto wysyła, więc tak to nie. Po prostu nie chcę o tym dyskutować. Tak, oficjalna nie wchodzi w zakres działania innych komisji, czy twojej komisji, czy Staszkowa, ale za zabranie pomoc. Jest parę pomysłów, które pomyślę, że są moimi projektami autorskimi, które poświęcamy z czasu, energii. Wchodzę w słowo. Mam propozycję, bo mamy tak, autopoprawkę, która określa zakres i przedmiot działania komisji. Komisja będzie zajmowała się projektami innowacyjnymi, służącymi rozwojowi dzielnicy miasta Krakowa. Gdybyśmy wykreślili punkt drugi, co to szczegółowość, zostawiamy w tej komisji bardzo szerokie spektrum do działania, w których się zmieszczą ścieżki rowerowe i internet, i telewizja, i co tam Państwo sobie wymyślą. Dlatego ja pytam projektodawców, grupę, czy zgodzą się na wykreślenie za to poprawki punktu drugiego i trzeciego. Zgodzą się. Zostawilibyśmy wtedy punkt drugi, który brzmiałby poszukiwanie źródeł, tak? Bo komisja zajmowałaby się wtedy punkt pierwszy, czy zakres komisji brzmiałby w ten sposób. Komisja będzie zajmować się projektami innowacyjnymi służącymi.